Dzień dobry, a ja dzisiaj nazywam się Tobiasz, a ty? Ja Tobiasz. A on się nazywa też Tobiasz, ale pewnie ma na imię Piotrek. Dzisiaj z nami motocykl niezwykły. Motocykl klasy 125 Riechu. Nie Rieju, Riechu, zawsze to powtarzam. Rejchu. Rejchu nawet. Rejchu? Rejchu 125, który jest scramblerem, który jest takim troszeczkę customem i jednym z najbardziej stylowych motocykli 125, jaki widziałem w życiu. Jednocylindrowa, 125, 13,5 konia mechanicznego. 6 biegów, oczywiście wtrysk i chłodzenie cieczą. Widziałem, kiedy jechałeś z boku, że nie wyglądasz jak małpa na bananie. Ten motocykl, mimo że on ma 186 cm wzrostu, dosyć dobrze pasuje do ciebie. Podobno nie wygląda jak małpa na bananie, co cieszy, ale ważniejsze jest chyba to, że pozycja za kierownicą jest całkiem komfortowa. A jeżeli jesteś początkującym kierowcą, to bez wątpienia docenisz niską masę tego motocykla. Poza tym niewielką odległość od siedzenia do nawierzchni. Miejsca nie brakuje, może jedynie kolana nie do końca wpisują się w rzeźbę tego dosyć oryginalnego w formie zbiornika. Warto zwrócić uwagę na takie smaczki jak chociażby ten złoty, bardzo fajny, klasyczny napis Rejchu na baku. Osoby, które mają koło 1,80 m, będą tutaj się czuć na tym motocyklu bardzo komfortowo, a osoby, które mają na przykład trochę mniej wzrostu, również nie będą miały problemu. To jest motocykl, który będzie się podobać płci pięknej, takie mam wrażenie. Kiedy pojawił się u mnie w domu ten sprzęt, kiedy go zobaczyłem po raz pierwszy, od razu zwróciłem uwagę na to siedzenie, jest prześliczne. Bardzo dużo fajnych detali, wykonany jest starannie i trzeba przyznać, że no już na pierwszy rzut oka robi fajną robotę. Jeśli chodzi o płeć piękną, to oczywiście nie generalizujemy, ale na pewno tutaj też zrobi swoje umiarkowana masa tego sprzętu. No gada kozacko! km/h, do tylu udało mi się rozpędzić Ryśka. Ani dużo, ani mało, ale motocykl jest na dotarciu, więc za bardzo go nie cisnąłem, żeby było jeszcze więcej. Wydaje mi się, że to jest w zupełności wystarczająco do takiej jazdy. Takiej jazdy, że jedziesz dla przyjemności. Nasz Rysiek jest scramblerem, czyli takim motorkiem, który jest bardzo stylowy, ale właśnie można pozwolić sobie na nieco więcej, chociaż sam zaznaczyłeś, jak wyruszyliśmy przez taką dziurawą drogę, że troszeczkę jest krótki skok zawieszenia w tym sprzęcie. Ten skrócony widelec, powiedzmy, dodaje smaku, wygląda dzięki temu ten motorek bardzo kozacko. Musimy wam również powiedzieć, ile kosztuje Riechu Century 125. Ten motocykl kosztuje 19 490 zł. Nie jest to na pewno mała kwota. Natomiast jest na nim naklejeczka Made in Spain, co oznacza, że motocykl jest wykonywany w Europie. Za pewne rzeczy trzeba zapłacić, tak mi się wydaje. Plusem też jest to, że jest wykonany naprawdę starannie, fajnie jest dopracowany jego design. To wszystko składa się na to, że cena jest jaka jest. Całość wygląda tak, jakby przed chwilą wyjechała z warsztatu customowego i teraz wystarczy sobie szybko na karteczce rozpisać, ile kosztuje baza do budowy customa, ile kosztuje pracy, zbudowanie customa, zakup części, nawet chińskich, jeżeli chciałbyś kupić jakąś lampę, zawieszenie, wydech, siedzenie i tak dalej. Nie chciałbyś tego sam robić wszystkiego. No myślę, że w 20 tysiącach to naprawdę ciężko byłoby się zamknąć. No panie Piotrze, 13,5 konia mechanicznego, a jak to jedzie? Jedzie fajnie, dynamicznie się zbiera, ale też trzeba powiedzieć, że silnik jest elastyczny. Zwolniliśmy w jednym miejscu poniżej 50. Skręciłem na szóstce, bardzo ładnie się zebrał, nic nie szarpało. My tu sobie pitolimy o różnych głupotach, ale na przykład zapomnieliśmy powiedzieć, że ma stalowy oplot na przykład z przodu. Więc z tą skutecznością po dotarciu to raczej powinno być dobrze. Powinno być dobrze, zwłaszcza że z tyłu też jest stalowy oplot. Jest to wszystko niestety przynajmniej naszym zdaniem, niestety wplecione w CBS, no ale takie są przepisy. No ale wiesz, misiu drogi, że to bez coś tego CBS-a tak i nie ma. Na zbiorniku mamy napisane, że jest to 75 century, a więc są to obchody 75-lecia marki. I fajnie, fajnie, że są marki, które istnieją na świecie tyle lat i radzą sobie gorzej lub lepiej, zaliczają upadki i wzloty, ale cały czas nam towarzyszą w tym naszym motocyklowym świecie i pojawiają się takie właśnie perełki jak Riechu Century 125. No i fajnie, że można być takim leniwcem jak ja, a przy okazji sobie kupić już gotowego z customa. Nie muszę przejmować się przeróbkami, nie muszę wymyślać i nie muszę załamywać się efektem finalnym, bo niestety nie mam w ogóle
daru plastycznego, jeżeli mógłbym tak powiedzieć, i nigdy bym nie zbudował ładnego customa. Mogę natomiast sobie jeździć na motocyklu i to też właśnie za chwilę uczynię.